Myślę, że byłem przygotowany do tej imprezy. Bardzo dobrze przygotowałem się z trenerem. I oby tak dalej. W eliminacjach tak, dokładnie tak było. Czułem, że to jest moja skocznia, mój konkurs. W finale w pierwszych trzech próbach było trochę inaczej, rozbieg mi nie wychodził. Jednak już w tych finałowych trzech próbach było wszystko dobrze. Skoki były dalekie i wszystko było po mojej myśli. No niestety zabrakło tych 8 cm. Jednakże jeszcze przede mną jest trójskok, gdzie myślę, że będą lepsze rezultaty. No i myślę, że jak się uda, to w tym trójskoku może być to minimum. Zobaczymy, nie nastawiam się zbytnio. Pochodzę z okolic Radomia. Przygoda z lekkoatletyką zaczęła się w czwartej klasie podstawówki, na czwartkach lekkoatletycznych. Moim trenerem jest Artur Błasiński. Mistrzostwa Polski seniorów są właśnie w Radomiu, czyli w rodzimym mieście. Możliwe bardzo, że wystartuję. No i przede wszystkim to medale Mistrzostw Polski, takie moje plany na przyszłość. No, zdobywanie na każdej imprezie.